Nim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię na facebookową grupę i na Instagram. Zostaw subskrypcję na YouTube i 5 gwiazdek na Spotify. Zachęcam też do odwiedzenia mojego sklepu na platformie Tetris. A jeśli chcesz wesprzeć mnie jakimś groszem, zapraszam na buycoffee.to/artur.chrostowski bądź na patronite.pl/artur.chrostowski. Wszystkie te linki znajdują się w opisie odcinka. Wszystkim, którzy zdecydują się na wsparcie, bardzo dziękuję. A to osoby, które już zdecydowały się na wsparcie. Walery, Saga, Jakub, Joanna, Łukasz, Patryk, Bartosz, Bożena, Łukasz, Marta, Łukasz, Ibu, Anna, Paweł, Karol i Szamanka. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. To dzięki Wam powstaje nasz podcast. Niech bogowie Wam darzą. Sława. Wyobraź sobie piękny, gęsty las. Drzewa są tak wysokie, że ledwie możesz dostrzec ich korony. Na ziemi rośnie piękny zielony mech, gdzieniegdzie rosną jakieś krzewy. A pośród tego wszystkiego jedna jedyna ścieżka. Miejsce tak piękne, że żal poruszać się po utartej już drodze. Dlatego zbaczasz z niej, by dostrzec to, czego nie dostrzega ludzkie oko na co dzień. Piękno natury, jaka nas otacza. Idziesz tak wciąż przed siebie, nie zważając na nic. Wielkie stare dęby dają cień, który przynosi trochę wytchnienia w ten słoneczny dzień. Wiatr delikatnie wieje między drzewami, niosąc ze sobą wspaniały zapach lasu. Można by tak spacerować godzinami, gdyby nie fakt, że zaczyna się ściemniać. Pora wracać na utarte ścieżki, prowadzące do domu. Problem w tym, że podziwiając piękno, jakie cię otacza, zapomniałeś, z której strony przyszedłeś. Robi się coraz ciemniej i ciebie zaczyna dopadać panika. Wiesz, że jest źle. Wiesz, że las, poza pięknem, jaki daje za dnia, kryje też niebezpieczeństwo po zmroku. Wilki, dziki czy wszemotaczający mrok wywołuje ciarki na twoich plecach. Wtem, kiedy nadziei uciekła resztka, dłoń wyciąga do ciebie ktoś, kogo się zupełnie nie spodziewałeś. Przyszedł tu, bo chce ci pomóc. Ale tylko od ciebie zależy, czy może to uczynić. Bo on pomaga tylko tym, co serce mają czyste. I nie mówię tu o tych, co nie popełniają błędów, ale o tych, co błędów żałują. Czy tobie będzie mógł pomóc? Pewnie zastanawiasz się, o kim mówię. O tym już za chwilę. A tymczasem... Cześć, ja nazywam się Artur i chciałbym ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Powiedz mi, czy mówi ci coś imię Dobrochoczy? Jeśli nie, to nic się nie martw, bo zaraz to nadrobimy. Ale zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o lasy, to tam dwóch takich było, co porządku pilnowało. O Leszem już ci kiedyś opowiadałem. Został on prawie że ikoną słowiańskiej mitologii, więc zapewne wiesz o nim dużo. Dobrochoczy zaś różnił się od niego. On to pod swą ochronę brał głównie roślinność, jaką możemy spotkać w lesie, począwszy od najmniejszych jagód czy poziomek, kończąc na prastarych dębach. W jego to było roli, by roślinność ta spokojnie mogła rosnąć i nie działa jej się krzywda żadna. Tam, gdzie spotkano Dobrochoczego, zakaz był jakichkolwiek działań człowieka. Ni owoców zbierać, ni grzybów, ni drzew wycinać. Tworzono tam coś pod rodzaj rezerwatów przyrody. A u Słowian miejsca takie mało powiedzieć, że święte były. Bo jeśli Słowianie uznali coś za własność demona opiekuńczego, to tak już było i koniec, kropka. Nie podlegało to żadnej dyskusji. Ale skoro ktoś go widział, to zapewne wiemy, jak wyglądał. No cóż, można tak powiedzieć. Opis ten nie jest zbyt dokładny, ale postaram się nakreślić ci, kogo wypatrywać w lesie. Dobrochoczy wzrost swój dopasowywał do wysokości drzew. Im większe drzewa, taki on wyższy się stawał. Wyglądem również drzewo przypominał. Zapewne spotkałeś się z terminem Ent. Postać z Władcy Pierścieni może dość dobrze pomóc ci wyobrazić sobie tego demona. Przechadzał się tak po lesie i z góry zerkał na wszystkich pilnując, czy wszystko jest tak, jak on by chciał. Jeśli chodzi zaś o to, jak ludzie go traktowali, to obdarzali go największym szacunkiem. Składali mu dary, takie jak sól czy chleb. Dary dawano na przeprosiny, na bezpieczny pobyt w lesie,
czy na bezpieczny powrót. A dobrochoczy tak długo, jak nikt krzywdy nie robił jego domostwie, tak długo na prośby był przychylny. Przychylny, ale bardzo nieufny. Po wsiach gadali, że sędzia sprawiedliwy to. Jeden z najbardziej uczciwych. Jeśli kto winny był, wedle jego osądu, to marny los go czekał. Bo zsyłał on różne kary czy nawet choroby na takiego delikwenta. A ostatecznie mógł go nawet uśmiercić. Jeśli zaś uznał, że niewinny kto, bądź pokrzywdzony czy też krzywdy nigdy nikomu nie zrobił, to pomógł jak tylko mógł. I tu wracamy do początku naszej opowieści. Gubisz się w lesie, a ktoś wyciąga do ciebie pomocną dłoń. Chyba uznał, że na pomoc zasługujesz. Zaufaj mu. Nie poczyni ci krzywdy. Daj się ponieść ku skraju lasu. Jeno pamiętaj, by głuchym i obojętnym na tym pomoc nie zostać. Gdy w to miejsce powrócisz, a uwierz mi, lepiej żebyś to poczynił, przynieś mu chleb i sól zawinięte w czystą, białą tkaninę. Podziękuj mu za ocalenie życia, a być może jeszcze kiedyś, gdy będziesz miał kłopoty, wróci, by raz jeszcze podać ci pomocną dłoń. Sława.